Nie żyje dziennikarka Kalina Mróz. Miała zaledwie 34 lata. Nie żyje dziennikarka Wyborczej Kalina Mróz. Nie żyje dziennikarka Wyborczej Kalina Mróz, poinformowała redakcja. W sierpniu obchodziłaby 35. urodziny. Na szok, ból, smutek i niedowierzanie są ogromne, napisali w pożegnaniu przyjaciele dziennikarki. W niedzielę 16 maja nagle i niespodziewanie znalazła się w szpitalu. Do końca wierzyliśmy, że jej energia i wola życia pozwolą przezwyciężyć nagłą chorobę. Wierzyliśmy, że wróci do nas, swojej drugiej rodziny, bo wszyscy na nią czekamy, tak redakcyjni koledzy i koleżanki wspominają Kalinę Mróz. Przygodę z dziennikarstwem zaczynała jako nastolatka, pisząc o siatkówce do magazynu Siatkówka. W wieku 20 lat dostała w zastępstwie dział filmowy w dzienniku Metro. Ukończyła Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także w Warszawskiej Akademii Fotografii. Po studiach wyjechała do Londynu, gdzie przeprowadzała wywiady z gwiazdami oraz pisała reportaże z planów filmowych i telewizyjnych. Jej teksty ukazywały się m.in. w Aktywiście, Przekroju, Twoim Stylu, Zwierciadle, Dwutygodniku i Wysokich Obcasach. Od 2015 roku związana była z gazetą telewizyjną. Kilka lat temu stworzyła swój autorski podcast poświęcony filmom i serialom o nazwie Kanapowcy. Kalinę Mróz pożegnał też na Facebooku dziennikarz Michał Nogaś. Dobra, kochana, kompetentna. Nigdy, przez te kilka lat, nasze ścieżki nie przecięły się dłużej, a jednak zawsze z podziwem patrzyłem na jej profesjonalizm. Czasem, zupełnie prywatnie, rozmawialiśmy o pieskach. Że są lepsze od ludzi. Ale ona, z tym pięknym uśmiechem i zawsze ogromną chęcią pomocy, zdawała się temu przekonaniu przeczyć. Odpocznij. Potworny ból i żal, napisał Nogaś.